Jeszcze raz dzięki, że dałeś dzieciakom swoje łóżko. No dobra, już dziękowałyście mi. Teraz chciałbym się dowiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi. Rita, co ty... Co to jest? To jest sprawka Olgierda. Bił mnie i dusił. Nie, ty... Olgierda? A to robota Karola. Nie. Olgierd bije mnie od lat. A Karol mnie bije, kontroluje, śledzi, zastrasza. Oni są bardzo do siebie podobni. Ale jak to możliwe, że ja... Że nic nie zauważyłeś? No, ani ja, ani rodzice. Mam zakaz noszenia krótkich rękawków, dekoltów. Nogi też zakrywam. Całe ciało mam w śniakach. Rita, dlaczego nigdy mi o tym nie powiedziałaś? Ja długo myślałam, że ja nie nadaję się na żonę dla super lekarza, że to moja wina. No co ty opowiadasz, Rita? Kilka miesięcy temu miałam dość i zaczęłam szukać pomocy. W internecie trafiłam na informację o grupie wsparcia dla bitych kobiet. Prowadzi ją Michał, ten mężczyzna, z którym mnie widziałeś. Pomaga mi to przetrwać. Obu nam pomaga. To właśnie na tej grupie się poznałyśmy. Postanowiłyśmy uciec. Razem. Bo tak będzie łatwiej. Obie się boimy ich reakcji na pozwy. A, i od razu zaznaczam, my nie jesteśmy lesbijkami. My chciałyśmy sobie kupić trochę czasu, zanim będziemy gotowe na wyjazd. Ja nie wiem, co powiedzieć, Rita. Ja cię bardzo przepraszam.